Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night. Hejo, hejo, moi kochani, moje kochane. Witam was bardzo, bardzo gorąco. Przepraszam, tak, przychodzę do was oczywiście na golasa. Na golasa normalnie, ponieważ nie mam zupełnie nic na twarzy. Dlaczego? Dlatego, że przychodzę do was po pierwsze z kawą, także razem z Darią piję właśnie w tym momencie telepatycznie kawę. Dzisiaj próbuję właśnie smak whisky i Irish, chyba tego koniaku. Chciałam powiedzieć koniaka. Także pyszna kawa, naprawdę te kawy w ogóle mnie powaliły, natomiast jednak bananowa chyba bije wszystkie na łeb. Tak kochane, z czym przychodzę? Przychodzę z testem, znowu z testem paru kosmetyków. Będziemy testować Vibo Royal Skin, jest to ten podkład, który dostałam w paczce od Darii. Dalej będę testować, w sumie ja już go testowałam, natomiast zrobię test dla was. Tego tuszu, to jest tusz z Vibo Stimulator Mascara Growing Lashes. Dalej Vibo Shimmer in Pearls. Następnie Vibo róż, który mi się rozsypał, ale jakoś sobie poradzimy. Bronzera użyję z paletki tej do konturowania ze Slika. Dalej użyję pierwszy raz, a co mi tam, tego pudru, który również dostałam w paczce od Darii. Na brwi położymy Goof Proof Brow Pencil, oczywiście. Na usta przygotowałam sobie dwa błyszczyki. Jeden to jest Vibo Lip Sensation i jest to numerek 2 z kwasem hialuronowym XXL, ten taki niby powiększający. Jeżeli będzie za jasny, poprawię go delikatnie Lip Boss z Barry M, tym błyszczykiem takim koralowo-pomarańczowym. Dalej przetestuję dla was paletkę. Przychodzę z testem tej paletki, właśnie dokładnie z testem tej paletki, także dzisiaj będzie robiony make-up właśnie przy jej użyciu. Mam tam jakąś opcję, co wyjdzie, zobaczymy. I również pokażę wam efekt końcowy tego eyelinera. Tego boję się najbardziej. Tego boję się najbardziej, bo naprawdę nie umiem robić kresek, także no, trzymajcie kciuki. No i ja myślę, że to będzie wszystko. Jeżeli chodzi o to, co mam na twarzy, mam póki co nałożoną bazę z MUA Skin Define. Jest to ta baza taka z efektem matu. Także mam ją na twarzy, oczywiście wcześniej mam jeszcze krem, ten taki Wonder Eye Cream pod oczy. Potem mam nałożony krem na to, ten z Origins, z kofeiną i mam odrobinę korektora, tylko tutaj w te wewnętrzne kąciki oka. Dobra, przechodzimy do działania, także póki co nakładamy podkład. Nakładamy podkład. Podkład jest, widzę, z pompeczką, ale ciemny kolor. Zaraz wam powiem, czy tu jest jakiś kolorek. Jaki to jest kolorek? Beige. Numer 3 beige. Nie wiem, czy nie będzie za ciemny. Zobaczcie, jaki to ciemny kolor. No zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy. Będę nakładała dzisiaj dłonią, ponieważ no niestety moja gąbeczka nie jest wyschnięta. Nie jest sucha, po prostu nie jest sucha. Ani w sumie jedna, ani druga. Dobra, nakładam. Nie chcę na razie dużo nakładać tego podkładu, ponieważ się odrobinę boję. Dobra, tak to wygląda. No i dobra, zobaczcie, jaki to jest kolor. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie. Ja was może jeszcze trochę przysunę. Teraz mam nadzieję, że widać. No i dobra, rozcieram. Konsystencja fajna. Konsystencja naprawdę jest spoko. Taka bardzo kremowa i taka twardo kremowa. Nie wiem, czy wiecie, co ja mam na myśli. Taka zbita, zbita kremowa konsystencja. Dobra, rozcieram. Nie jest taki ciemny, wiecie co? Widziałyście same, jak nałożyłam, to naprawdę byłam przerażona. Myślałam, że będzie dość ciemny. Ale nie jest ciemny. No powiem wam, że kolorek, jeżeli chodzi o odcień, to naprawdę Daria trafiła w mój odcień. Daria, przyznaj się, czy to było przypadkiem. Bo ja chyba z beige, no chyba nie wiem, czy miałam któreś. Wiem, że jakiś natural beige chyba miałam, nie? Coś mi się wydaje. Tak wygląda pierwsza taka bardzo, bardzo mała warstwa. Bardzo mała warstwa? Bardzo mała warstwa?
Lekka warstwa chyba, nie? Ja pozwolę sobie go dołożyć. Naprawdę pozwolę go sobie dołożyć. Fajny odcień. Powiem Wam, że spoko odcień. Dołożę go odrobinkę. Fajna konsystencja, taka zbita. Bardzo szybko wchłania się w skórę. Zaraz zobaczymy, czy nie podkreśla skórek. Daje bardzo naturalny taki, naturalne wykończenie. Naprawdę naturalne wykończenie. Dobra, pociągnę na szyję. Nie jest to podkład jakiś błyszczący, spoko. Zaraz zobaczymy. Jest to podkład do twarzy z SPF 27, dziwnie, że 27. Zapewnia silne i skuteczne działanie przeciwzmarszczkowe. To już teraz rozumiem, Daria. Super ekstra. Bogata i kremowa tekstura nadaje skórze gładkości. No i jest bardzo kremowa, jest naprawdę bardzo kremowa i ten krem jest taki zbity. Odprężenia i promiennego blasku. Formuła bogata w dobroczynne działanie brzoskwiniowych olejków oraz wyciągu z moreli. Super. Nie czujecie tego, jeżeli chodzi o zapach, absolutnie. Nie, zero. Świetliste wykończenie makijażu, no bo ja wiem, bo ja wiem. Dzięki zawartości silikonu fluid bardzo dobrze rozprowadza się. Maskując wszelkie niedoskonałości cery, nie wiem, nie mam. Odpowiedni także dla suchej i dojrzałej skóry. Formuła wolna od parabenów, zawiera filtry UVA i UVB. Anti-aging, wysoki stopień krycia niedoskonałości, ujędrniające, nawilżające i odprężające. Wiecie co, no to ja jestem naprawdę pod wrażeniem. Pozwolę go sobie jeszcze dołożyć. Bo jak widzicie, naprawdę bardzo, bardzo niewiele nałożyłam i naprawdę jest taki bardzo naturalny efekt. Ale świetna formuła, faktycznie. Powiem Wam, że chyba to jest pierwszy mój taki z taką formułą, taką... Jak mam to Wam wytłumaczyć? Jakbyście nakładały jakieś masło na twarz. O, masełko na twarz. To jest właśnie dokładnie taki efekt, takie poczucie. Bardzo fajne. Nie wiem, jak z niedoskonałościami tego Wam nie powiem i tak samo, jeżeli chodzi o... tutaj jakieś działanie przeciwzmarszczkowe też Wam nie powiem, może za jakiś czas, jak chociaż z połowę wykorzystam, ale podoba mi się kolor wykończeniowy, naprawdę podoba mi się, w ogóle mi się nie odróżnia od szyi. Teraz tak, czy podkreśla mi skórki? Odrobinkę na brodzie, chyba że się jeszcze wchłonie i może też spróbuję go zaaplikować gąbeczką, oczywiście, następnym razem. Być może tutaj trzeba go trochę powcierać dobrze w skórę. Także odrobinkę podkreśla suche skórki na brodzie. Ale to naprawdę niewielka ilość i naprawdę niezbyt widoczne jest to, tak dopiero z bliska. Spoko, ja myślę, że kolorek jest naprawdę bardzo fajny, taki wręcz naprawdę ma wykończenie takiego brzoskwiniowego. Prawdę powiem Wam, że jest fajny. Jest naprawdę spoko, także bardzo Ci dziękuję, kochana, bo to będzie mój trzeci taki naprawdę ulubiony podkład. Oczywiście pierwszym jest ten, potem jest ten drugi z collection, który kupiłam delikatnie za jasny, ale jak dodam tego, to jest super. No i ten, Vibo mnie naprawdę zaskakuje, Vibo mnie po prostu zaskakuje coraz bardziej. Póki co nie podkreśla, nie wiem jak się będzie utrzymywał przez cały dzień, oczywiście dam Wam znać jakoś w recenzji, może się znajdzie gdzieś w ulubieńcach czy w czymkolwiek, także zobaczymy. Ok, podkład mamy nałożony, teraz może przejdziemy do czego? Do paletki, oczywiście przejdziemy do paletki. Dobra, zaczynamy. Pierwszy cień jakiego użyję, poczekajcie, będę Wam mówić nazwami, jest to Sinful, dobrze? Sinful, tak, poczekajcie, wyjmę sobie tylko, opacynka jest przyklejona, to nawet dobrze, niech się trzyma, zobaczcie jak jest przyklejona. Sinful to jest dokładnie ten na dole pierwszy, czekajcie, ten cień i zaraz obok ten brązowy, te dwa cienie użyję sobie za chwilkę. Tak, Sinful i położę go oczywiście na całą powiekę. Użyję do tego pędzelka z Real Techniques, także bierzemy Sinful, jest to ten pierwszy na dole. Zobaczymy jak z pigmentacją. Pigmentacja nie jest taka aż delikatna. Cienie się delikatnie osypują. No i nakładam na calusieńką, ruchomą powiekę. Mam nadzieję, że będziecie tutaj dobrze to widziały. Nie nagrywam przy lampie. Od razu Wam powiem, że będzie zmiana wystroju, będzie inne tło. Czekajcie, ja się przesunę, żebyście naprawdę mogły dobrze wszystko widzieć. Tak, właśnie teraz mnie widzicie, jak ja mam brwi w ogóle, wszystko, jak wygląda naprawdę.
Także zobaczycie po użyciu kredki. Dobra, tak wygląda ten cień. Na pewno widzę w kamerze, że jest widoczny. Bardzo fajny jest ten cień, bardzo mi się podoba. Także nakładam na całą ruchomą powiekę. Fajna pigmentacja, bardzo mi się podoba bynajmniej na razie tego cienia. Pierwszy raz używam tej paletki, jedyny cień jakiego się będę bała to jest ten najjaśniejszy. On mi się wydaje taki brokatowy, taki srebrny. Ale dzisiaj go również użyję, także zobaczymy, przekonamy się. Podoba mi się pigmentacja, bardzo mi się podoba tego cienia pigmentacja, w ogóle ten cień mi się podoba. Mam nadzieję, że widać. I jeszcze odrobinkę. Ja myślę, że wystarczy. Dobra, pociągnę troszeczkę do góry. Fajny, taki niby fioletowy, niby taki szaro-fioletowy. Nie wiem, ciężki do określenia Wam powiem. Tak by wyglądało nałożenie tego pierwszego cienia. Także ja jestem z niego zadowolona. Pozwolę sobie wyczyć pędzelek. Dobra, teraz idziemy dalej. Teraz nałożę sobie kolorek Gothic. Gothic jest to kolorek, już Wam poczekajcie, nie po co zamykam. Gothic jest to kolorek drugi. Drugi, czyli ten. I tym cieniem pomaluję sobie załamanie. Do tego celu użyję sobie pędzelka. Poczekajcie, jakiego by tutaj użyć pędzelka? Może tego. Dobrze, nałożę takim języczkowym sobie tutaj na powiekę, potem go właśnie rozetrę tym z Zoewy. Ok, nakładamy. To jest taki brązowy, ciemny brązowy Wam powiem. I nakładam. Jest bardzo, bardzo mocno napigmentowany. Bardzo mocno. Musicie uważać. Dobra, nakładam sobie na załamanie powieki. Dołożę go odrobinkę. Bardzo fajna pigmentacja. Bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie. Na razie pozwolę sobie tylko nałożyć, a potem będę sobie rozcierać. Nie wiem dlaczego, ale właśnie na załamaniu zawsze mi się nie takimi kuleczkowymi, tylko fajnie nakłada właśnie tym takim języczkowym. Pewnie robię coś źle. Zdaję sobie sprawę. I praktycznie ja tutaj Was nie uczę absolutnie make-upu, tylko Wam bardziej pokazuję test paletki. Po prostu jak się spisuje ta paletka. Dobra, no i teraz sobie rozetrę. Rozcieram właśnie Zoewą. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Tak jak powiedziałam, robię to na załamaniu całym powieki. I wychodzę tutaj delikatnie w zewnętrzny kącik oka. Pigmentacja jest naprawdę super. Jest naprawdę super. Ja jestem pod wrażeniem. Zobaczcie. Mam nadzieję, że widzicie. Ok, teraz wezmę sobie teraz czysty pędzelek i sobie zblenduję, jakby rozetrę. Oczywiście użyję tutaj Zoewy, numerek 228. I rozblenduję sobie tutaj u góry po prostu czystym pędzelkiem, żeby fajnie sobie to rozprowadzić, ten tutaj cień. Dobra, ja myślę, że wystarczy. Powiem Wam, że odrobinkę kuję ten pędzelek, trochę mnie to denerwuje, ale spoko, jest to do przeżycia. Dobrze, teraz kolejna rzecz. I teraz dziewczyny właśnie przystąpimy do nakładania tego właśnie cienia, którego ja się obawiałam. I jest to cień Antique i jest to właśnie ten cień. Jest to ten jasny cień. Powiedziałam Wam, że ja się go obawiam. Użyję do tego, poczekajcie, ja go położę na powiekę sobie ruchomą. Użyję tego pędzelka języczkowatego. Nakładam sobie na pędzelek, sprawdzimy jak pigmentacja i nakładam na powiekę ruchomą ten właśnie jasny cień. Wiecie co? Nie no, jest spoko. Zobaczcie. Mam nadzieję, że Wy tutaj dobrze to wszystko widzicie. No powiem Wam, że jest ok.
Bałam się go, bo on mi wygląda na taki, jakby był za bardzo nabrokatowany, natomiast naprawdę wygląda spoko. Nakładam na tą powiekę tutaj ruchomą. Od wewnątrz do zewnątrz. Jest widoczne, mam nadzieję, że wszystko widzicie dobrze. Ok, nakładamy. Sam cień, poczekajcie, wytrę ten pędzelek, biorę kolejny. Ten sam cień, właśnie ten jaśniutki, już Wam pokazuję jego pigmentację. On był taki najdziwniejszy dla mnie. To jest ten cień. Mam nadzieję, że widzicie. Taki właśnie srebrny. I pozwolę go sobie nanieść tutaj pod łukiem brwiowym. Robię to oczywiście delikatnie, bo tak jak mówię, on jest taki dość jakby nabrokatowany. Jest taki dość rozświetlający, Wam powiem. Chyba użyję do tego jednak palca. Nie daję go dużo, chcę tylko delikatnie, żeby rozświetlił mi tutaj łuk brwiowy. Dobra, ja myślę, że wystarczy. Mam nadzieję, że to wszystko widać. Na tym by mi zależało najbardziej, chociaż nie wiem, czy światło tutaj właśnie trochę nie przekłamuje. Ten sam cień, dziewczyny, ten sam cień, dokładnie ten sam, użyję oczywiście w wewnętrznym kąciku oka. Nakładam go, żeby rozświetlić trochę spojrzenie. Wystarczy. Mam nadzieję, że to widać. Dobrze, tak by to wyglądało. I teraz przystępujemy do nakładania cienia w zewnętrzny kącik oka. I do tego posłużę się cieniem o nazwie Fluence, jakoś tak. I jest to, słuchajcie, ten cień. Jest to ten cień, tutaj nie wiem, czy Wam pokażę, ten drugi. I ten cień nałożę sobie właśnie w kącik, zewnętrzny kącik oka, dokładnie tutaj. Używam do tego pędzelka z Be Eyeshadow Blending, taki skośny. Dobra, nakładam. Bardzo fajna pigmentacja cieni, to już Wam mogę powiedzieć, i bardzo fajna ogólnie paletka. Mam nadzieję, że to widać. Teraz położymy sobie cień, który już kładłyśmy wcześniej. Jest to Gothic, jest to ten drugi na dole brązowy. I ten cień położę sobie na dolnej powiece. Używam do tego takiego języczkowatego, ale bardzo krótkiego pędzelka z Eco Tools. Dobra. I powtórzę jeszcze te same miejsce, tylko nałożę tego cienia Fluence, którego używałam do zewnętrznego kącika oka. I to jest też taki brązowy, natomiast taki bardziej jakby błyszczący. Fajnie to rozświetla powiekę. Pokazuję Wam efekt końcowy. Tak będzie wyglądało moje oko. Nie wiem tylko, czy światło Wam dobrze to tutaj oddaje, bo naprawdę widzę, że jest. Tym razem jest przyciemnione po prostu troszeczkę to światło. Odsunę się może odrobinkę. Tak to wygląda. Ok, tak by wyglądała ta paletka ode mnie, paletka ma łapkę w górę jak najbardziej. Polecam Wam bardzo, bardzo gorąco, bo jest naprawdę fajną paletką. Ok, teraz może przejdę do namalowania sobie kresek. Zrobię to oczywiście poza kamerą, ponieważ no, nie chciałabym się tutaj skompromitować, także za chwilę do Was wracam. Proszę kochane, ja już do Was wróciłam. Kreski moje pewnie zostawiają wiele do życzenia, ale jakoś tam sobie poradziłam, jeśli chodzi o ten produkt. Powiem Wam, że śmiało mogą używać go osoby początkujące, takie jak ja.
Także naprawdę fajny, łatwy raczej w obsłudze, raczej sobie kuku zrobić nie można. No tylko trzeba uważać, żeby wyszły w miarę precyzyjnie. Ok, mamy kreski. Teraz oczywiście przejdziemy do... nie, może jeszcze nie do rzęs, tylko najpierw jeszcze brwi. Także robimy teraz brwi kredką numer 6. Ja nie chcę sobie rysować tutaj żadnych nie wiadomo jakich kształtów. Ja po prostu jadę sobie po własnych tutaj, po moich rzęsach. I zaraz zobaczycie, jaki właśnie ta kredka daje fajny efekt. To jest pierwsza. Jakby to mniej więcej wyglądało na razie samą kredką. Teraz używam zawsze pędzelka i jest to pędzelek oczywiście do brwi. I sobie to rozprowadzam. Być może wyglądają na troszeczkę za ciemne, ale u mnie też to będzie tak dziwnie wyglądało z racji tego, że mam bardzo rozjaśnione włosy, a światło jednak tutaj przekłamuje, niestety. Jak widzicie, ta brew jest tutaj mniej, jakby ta jest bardziej zaokrąglona. Mniej jest taka szpiczasta, co akurat mi się w tej prawej podoba, no ale nie chcę sobie zarysowywać takiego, wiecie, dziwnego kształtu. Ok. Nie wiem, czy jest równo, czy nierówno, ale moje brwi nie są niestety równe. Zaraz pozwolę sobie jeszcze tutaj tylko delikatnie, o, mokrym pędzelkiem jakby zrobić bardziej szpiczasto. Ja myślę, że jest ok. Także same widzicie, co powoduje właśnie ta kredka. Także ja Wam bardzo gorąco tą kredkę polecam. Jak tylko gdzieś macie koło siebie jeszcze te magazyny, w którym ona była, już nie pamiętam teraz, ale na pewno znajdziecie to na moim kanale, to na pewno sprawdźcie i zakupcie sobie, bo jest godna polecenia. Ok. Dobrze, tak by wyglądały po tej kredce. Teraz sobie przejadę Ready Set Brows Benefit, również z magazynu. I jest to taki żel jakby utrwalający. Utrwalający po prostu tą kredkę. Dobra. I ja myślę, że wystarczy. Użyłam do tego tego kosmetyku, również z magazynu. Dobra. Żel jest spoko, fajnie zasycha i naprawdę te brwi się bardzo, bardzo długo utrzymują. Ok, teraz właśnie zrobimy sobie test tego tuszu, szczoteczkę ma silikonową, bardzo krótką, bardzo śmieszna jest ta szczoteczka, powiem Wam, że pierwszy raz taką widzę. No i przystępujemy do malowania rzęs. Zaraz Was przysunę, żebyście tutaj dobrze widziały oczy. Mam nadzieję, że widać. Fajnie rozdziela i rozczesuje rzęsy ten tusz. Tak by wyglądała jedna warstwa tego tuszu. Teraz drugie oko i za chwilę położę na dolne rzęsy. Kasieńka oczywiście. Słyszysz, co leci w tle? Po prostu mam Cię cały czas przed oczami, jak słyszę tą piosenkę. Ja myślę, że wystarczy. Teraz ja myślę, że chyba wystarczy. Jak to wygląda? Mam nadzieję, że to widzicie. Ja spróbuję się przysunąć do Was. Tak by to wyglądało. Także tuż polecam Wam bardzo gorąco, jest bardzo, bardzo godny uwagi. Dobra, teraz co zrobimy? Teraz może brązer.
albo zanim bronzer, to jeszcze troszeczkę przypudruję twarz, naprawdę odrobinkę. Dobra, użyję sobie tego tutaj zbitego pędzelka. Nie daję tego dużo. Ja nie lubię efektu przypudrowanej twarzy. No i daję naprawdę odrobinkę. Ja myślę, że wystarczy. Tak jak mówię, ja nie lubię tego efektu, więc nie bardzo tutaj chcę fisiować z tym pudrem. O pudrze Wam nie będę nic mówić, bo tak jak mówię, nie przepadam. Trochę mi pada cień, widzę, z tej strony. Poczekajcie, ja może włączę lampę. Jest trochę więcej światła. Dobra, teraz przejdę do nakładania bronzera. Oczywiście używam z paletki Slika. Oczywiście nadmiar strzypuje z pędzelka. Mam nadzieję, że nie widać tutaj, żeby to nie była taka, wiecie, plama. Bo naprawdę światło bardzo przekłamuje. Bardzo. Ja to zauważyłam w tym filmiku pierwszym, tuż po farbowaniu wczoraj, co Wam nagrywałam, że strasznie światło właśnie mi się tutaj odbija, zwłaszcza właśnie jasne. Ja mam jasne włosy, jasna w sumie cera i wszystko się zlało do kupy. Także widzę, że przekłamuję kolory. Będę myślała nad nowym tłem, jakimś na pewno ciemniejszym. Dobra, teraz sobie zblenduję. Dobra, jeszcze odrobinkę na czoło. Skrzydełka nosa. Ja myślę, że wystarczy. Teraz nałożę odrobinkę różu, ten, który mi się tu strasznie rozsypuje. W sumie to mi się właśnie rozsypał na zewnątrz i właśnie chyba stąd wezmę. Fajny jest kolorek tego różu, bardzo mi się podoba. Taki ceglasty jest. Jak widzicie, ociupineczkę dosłownie umoczyłam po prostu pędzelek. Tym, co mi się osypało, odkładam. Czekajcie, wytrę sobie, bo naprawdę mi się tu upaćkało. Ok, teraz przystępuję do nakładania rozświetlacza. Rozświetlacz w kuleczkach. W sumie kiedyś, bardzo dawno temu, miałam jedyny w kuleczkach i to był z Avonu. Jakiś taki stary, nie pamiętam jak on się nawet nazywał, ale to w sumie jedyny, jaki miałam, jeżeli chodzi o kuleczki. Ten pędzelek. No i nakładam rozświetlacz. Bardzo delikatny jest ten rozświetlacz. Bardzo delikatniutki, fajny. Ja lubię takie, nie lubię takiego, wiecie, poczucia, że jakbym wyglądała jak bombka choinkowa. On daje taki fajny, zimny odcień. Naprawdę fajny. Mam nadzieję, że światło Wam oddaje dobrze. Bardzo fajny rozświetlacz. Ok, teraz odrobinę na czubek nosa. Pociągam na czoło. Łuk kupimy ma. Mam nadzieję, że Wy wszystko dobrze widzicie. Zobaczcie, jaki fajny jest ten rozświetlacz. Bardzo fajny, daje efekt, taką fajną taflę, naprawdę świetny. Ja myślę, że wystarczy. Tak by to wyglądało. I jeżeli chodzi o usta, słuchajcie, jeżeli chodzi o usta, Lip Sensation z Vibo. Chcę mieć dzisiaj bardzo delikatny kolor na ustach. Tak by to wyglądało. Bardzo naturalny, taki różowy, taki nudziakowy, naprawdę nudziakowy róż. I tak się prezentują moje oczy. I teraz jedyne, co mi zostaje, to coś na siebie przyodziać i za chwilę do Was wracam.
No i dobrze, moje kochane, i ja już do Was wróciłam w pełnym tutaj, w pełnej okrasie. Tak by to wszystko wyglądało. Założyłam oczywiście te body, te, o którym Wam mówiłam z Miss Selfridge. Jeżeli chodzi o plecy, plecy wyglądają tak. Mam oczywiście stanik mam bez ramionczek, totalnie bez ramionczek. Ramionczka bardzo nieładnie wyglądają w momencie, kiedy mamy już tutaj ramionczka, także muszą być ewidentnie plecy odkryte. Włosy mam oczywiście wyprostowane na szczotkę. Te szczotki macie już na moim kanale. I tak by się wszystko prezentowało razem. Jeżeli chodzi o biżuterię, mam na sobie pierścionek, ten z kolekcji Freedom z Miss Selfridge. Mam oczywiście również kolczyki, również z Miss Selfridge. Zakrywam je włosami, bo nie chcę, żeby one były aż tak bardzo widoczne, bo to nie ma być tutaj na elegancko. I tak jak mówię, włosy wyprostowane szczotką prostującą. Także ja Wam bardzo gorąco polecam tą szczotkę i makijaż prezentuje się tak w całości. Mam nadzieję, że cokolwiek widzicie. Tak wyglądają oczy. Tak wygląda tusz. Ja mam nadzieję, że chociaż odrobinkę Wam się ten makijaż ze mną tutaj podobał. Tak jak mówię, nie nauczycie się ze mną makijażu. Co najwyżej możecie po prostu wykonać taki sobie luźny make-up na myślę, co dzień razem ze mną. Także bardziej to jest dla początkujących. Kolory włosów, jak widzicie, no jest jeszcze inny niż w filmiku, który dodam Wam pewnie wcześniej, ponieważ tam bardzo, bardzo fisiowało mi światło. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że mój makijaż się Wam podoba. Jeżeli chodzi o mnie, polecam bardzo gorąco ten tusz. Również polecam Wam rozświetlacz. Bardzo fajny daje efekt ten rozświetlacz. Bardzo fajny odcień jest tego różu. Także to był numerek, wiecie co, ma to numerek czy nie ma numerka? Nie ma numerka. Róż. Po prostu róż. Blusher. Nie wiem, czy są jakieś numerki, dajcie mi znać, bo ja nie mam żadnego pojęcia. Bardzo fajny podkład, z tego co widzę, bardzo będzie fajny ten podkład. Dla początkujących na pewno fajny jest ten eyeliner, ale ja jeszcze się muszę z nim troszeczkę obyć. No i oczywiście polecam gorąco paletkę. Paletka jest mua. Paletka jest mua. Dobrze, właśnie paletka jest mua, centralnie. Także bardzo fajna paletka, polecam Wam ją bardzo gorąco. Pigmentacja jest po prostu świetna. Tak by wyglądał mój look. Po prostu mój look. Mam nadzieję, że Wam się chociaż odrobinkę podoba. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, to będzie łapka w dół. Natomiast bardzo proszę uzasadnić, dlaczego jest łapka w dół. No i tyle. Ja się z Wami będę żegnać. Tak jak mówię, mam nadzieję, że cokolwiek Wam się tutaj spodobało i że czymkolwiek Was zainspirowałam. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się cieplutko. Przesyłam Wam stado buziaków, pozdrawiam bardzo gorąco. Z Darią oczywiście dopijam kawę, tak dopijam kawę, nie miałam jak jej tutaj popijać, jak wykonywałam make-up. Mam nadzieję, że Wam się on podoba i że docenicie to, że ja naprawdę jestem po prostu samoukiem i laikiem, jeżeli chodzi o make-up. Dziękuję bardzo, trzymajcie się cieplutko, bajo!